obserwujemy wzrost gospodarczy w tym mieście. Forum Gospodarcze Invest Expo. Konferencja o powstaniach śląskich. Ten pieniążek był, co ciekawe, dwujęzyczny. W tym roku inspiracją była grota prowadząca do Hogwartu. Turniej wiedzy o Harrym Potterze. Marlena Skoczylas, dzień dobry. Rozpoczynamy infoserwis Chorzowianin TV. Chorzów na dwa dni stał się centrum świata biznesu. Wszystko za sprawą Forum Gospodarczego Invest Expo, które odbyło się w hotelu Arsenal Palace. Konferencja zgromadziła w sali cesarskiej chorzowskiego hotelu przedstawicieli różnych branż. Cieszę się, że po raz pierwszy tego typu duża impreza o charakterze gospodarczym ma miejsce w tym hotelu, Arsenal w Chorzowie. Chorzów został wybrany gospodarzem spotkania nieprzypadkowo. Miasto jest niezwykle rozwojowe. Jest tutaj zarówno przemysł, jak i innowacje. Obserwujemy wzrost gospodarczy w tym mieście i dlatego, korzystając z gościnności lokalnych władz, postanowiliśmy w tym roku zorganizować nasze forum gospodarcze ogólnopolskie właśnie w mieście Chorzów. Impreza głównie była dedykowana do małych i średnich przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa są grupą docelową, która rokrocznie odwiedza nasze forum gospodarcze i to właśnie dla nich organizujemy tego rodzaju wydarzenia. Jednym z głównych tematów spotkania byli tak zwani aniołowie biznesu. Aniołowie biznesu pełnią bardzo istotną rolę w gospodarce dlatego właśnie, że dzięki swoim środkom finansowym, kontaktom, doświadczeniom potrafią wspierać innowacyjne pomysły i dawać szansę na rozwój wielu przedsiębiorstw. Patronat nad imprezą objęły władze naszego miasta. Mam nadzieję, że takie forum wymiany informacji będzie dobrym miejscem i dobrze spędzonym czasem również dla chorzowskich przedsiębiorców, by dowiedzieć się, co dzieje się w nowoczesnym biznesie w Polsce i na świecie, jakie są trendy, jakie są najnowsze technologie, jakie są informacje z wielu dziedzin. O wykorzystaniu zupełnie nowego pomysłu mówił m.in. przedstawiciel chorzowsko-świętokłowickiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Dzisiaj akurat mam prezentację w zakresie otwarcia na innowacje i rzeczywiście produkcja biogazu na oczyszczalni Klimzowiec jest czymś zupełnie nowym na terenie tych dwóch miast. Wcześniej oczyszczalnia oczyszczała ścieki, ale nie wykorzystywaliśmy w żaden sposób osadu ściekowego, bo tak naprawdę chodzi o wykorzystanie osadu ściekowego do wyprodukowania biogazu, a ten biogaz jest wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej bądź energii cieplnej. O tym, że biznesowe spotkania sprawdzają się i przynoszą wymierne efekty, zaświadczał przedstawiciel Uniwersytetu Ekonomicznego, jednego z głównych patronów imprezy. Przedsiębiorcy i wszyscy uczestniczący coraz bardziej doceniają uczestnictwo i równocześnie mają świadomość, że nieuczestnictwo, pewne ignorowanie takich imprez po prostu spycha na boczny tor. Konferencja z okazji przypadającej w maju rocznicy III Powstania Śląskiego odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury. Co można było zobaczyć? No przede wszystkim dwie szkoły, Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie zorganizowały wystawę z dziejów ludu śląskiego. Wystawa ta, na tej wystawie zgromadzono dokumenty z drugiej połowy XIX wieku i dokumenty z okresu międzywojennego, w tym także i dokumenty z III Powstania Śląskiego. Można było zobaczyć tutaj dokumenty zezwalające na udział w plebiscycie, potwierdzające udział danego człowieka w Powstaniu Śląskim. Można było zobaczyć stare mapy z tego okresu, na których można było zobaczyć linię tutaj rozdzielającą Polaków od Niemców, czyli po okresie plebiscytu, po następnie granice już po III Powstaniu ustalonych. A także ciekawostką na pewno są tutaj zgromadzone notgelty. Są to tak zwane pieniądze zastępcze. Tutaj mam taki pieniążek jeden, wydany tutaj na terenie Chorzowa, Królewska Huta. Ten pieniążek był, co ciekawe, dwujęzyczny, czyli z jednej strony było pisane po niemiecku, druga strona właśnie na tym banknocie jest tutaj napisane po polsku i ciekawe, zachęcająca do udziału ludności w plebiscycie, ażeby ludność po prostu poszła do plebiscytu. Fanom książek o Harrym Potterze wyjaśniać nie trzeba, co to jest Hogwart. Zespół szkół integracyjnych na jeden dzień zamienił się w szkołę magii i czarodziejstwa. Odbył się siódmy turniej trójmagiczny. Wcześniej nie wchodziłam tutaj,
pomyślano, że dzieją się straszne rzeczy. Jak przystało na Hogwarts, czyli Szkołę Magii i Czarodziejstwa, w Zespole Szkół Integracyjnych nie mogło obyć się bez odpowiedniej atmosfery. Widać, że te straszne rzeczy dały fantastyczny efekt. Organizatorzy konkursu zadbali o to, by uczestnicy czuli się jak w swojej ulubionej powieści. Staramy się, żeby co roku było troszeczkę inaczej, żeby dla każdego, kto przychodzi, było jakimś zaskoczeniem, żeby każdy mógł nacieszyć oczy. Także w tym roku inspiracją była grota prowadząca do Hogwartu, więc dlatego tutaj mamy takie niesamowite klimaty. Nie tylko sceneria była niemal jak w Harrym Potterze. Również uczestnicy przebrali się w stroje swoich ulubionych bohaterów. Jestem przebrana za Lunę Lovegood. Jest to bardzo ciekawa postać. Myślę, że jest z takich najbardziej oryginalnych w tej książce. Ja jestem ciotką Muriel, jestem Muriel Weasley. Mam 107 lat. Jestem strasznie zrzędliwa i brzydka. W konkursie trzeba było wykazać się bardzo szczegółową wiedzą o książkach Joanne Rowling. Będą musieli sobie poradzić z horcruxami, takimi magicznymi przedmiotami, które budzą lęk i grozę we wszystkich. No, będą musieli zdać egzamin z umiejętności czarodziejskich, będą musieli zastosować pewnie jakieś zaklęcia, będą musieli uważać eliksir, będą też musieli coś o sobie nam powiedzieć. Dla miłośników Harry'ego Pottera nawet najtrudniejsze pytania to bułka z masłem. Tak? Ponieważ bardzo lubimy tę książkę, pasjonujemy się nią. Po prostu ten magiczny świat jest fascynujący. Do tego znajomość, to jest tak, jakbyśmy byli w jakimś innym świecie. Nauczyciele nie mają wątpliwości, skąd wzięła się popularność książek. Język tego utworu jest przystępny i dla młodzieży, i dla dorosłych. Tematyka też jest, wydaje mi się, ciekawa dla różnych pokoleń, również dla dorosłych. A moim zdaniem w tych książkach jest też wiele wartości takich dydaktycznych czy moralnych. Uważam to nie tylko za taką lekką i przyjemną lekturę, ale również za wartościową. Turniej trójmagiczny odbywa się w Zespole Szkół Integracyjnych od 7 lat. I na początku był to wyłącznie konkurs szkolny. Pierwsza edycja, nieliczona do tej puli, to był taki nasz wewnętrzny i cieszył się bardzo dużym wzięciem. Mieliśmy pełne sale i bardzo wielkie zainteresowanie. I właśnie po tej edycji postanowiłyśmy to rozszerzyć i zaprosić również innych uczniów z całego miasta, a później sukcesywnie z innych ościennych miast. Poziom konkursu wzrasta, a to sprawia problem organizatorom, którzy muszą wymyślać coraz trudniejsze zadania. Pisarz Wojciech Kuczok promował we wtorek w Chorzowskim Centrum Kultury swoją najnowszą książkę Spiski. Udało nam się porozmawiać z autorem. Żono, znasz mnie przecież. Wiesz zatem, że jak cię zawezmę, to nie ma zmiłuj. Wszystko, do czego w życiu doszedłem, zawdzięczam własnej radykalności i bezkompromisowości. Książka powstawała między innymi w Niemczech. Intensywne prace wykończeniowe. Czyli tak naprawdę 3/4 powieści powstawało w Berlinie. No i to było bardzo dobre miejsce, ponieważ po pierwsze byłem odizolowany od języka polskiego, czyli mogłem sobie wymyślić taki specyficzny rodzaj polszczyzny wspartej na regionalizmach i nim się posługiwać. Nikt mi tego nie zaburzał taką codzienną mową. Po drugie, byłem bardzo daleko od gór i w związku z tym intensywnie za nimi tęskniłem. No i musiałem sobie je napisać, skoro nie miałem ich za oknem. No a po trzecie, byłem sam, bez jakby w ogóle rozmaitych krewnych, znajomych, przyjaciół. Musiałem się skupić na pisaniu, a nie na innych rzeczach. No myślę, że niczym nie zaskoczy Wojciech Kuczok czytelników przyzwyczajonych do jego powieści poprzednich, ponieważ to jest dokładnie ten sam idiom i ta sama wizja języka, ten sam rodzaj pewnej dezynwoltury, z którą traktuje rzeczywistość. Może jest to książka bardziej ludyczna, w związku z czym częściej można się tu pośmiać. Gdyby można było tak dzielić gatunki prozy, powieści, jak to z filmami bywa, to bym powiedział, że to jest komedia, tak?
Już pod koniec kwietnia rozpocznie się jedna z najważniejszych imprez bluesowych w kraju – Festiwal Bluestracje. Imprezę jak co roku organizuje Miejski Dom Kultury Batory. Portal chorzowianin.pl objął patronat medialny nad imprezą. Wiele koncertów w różnych miastach. To, co nas wyróżnia spośród innych festiwali, to jest to, że działamy w takiej koalicji organizatorów koncertów i rozpoczynamy w Katowicach na ulicy Stawowej. Tam Adam Kulisz, Acoustic Trio, i to będzie 27. Tego samego dnia na Uniwersytecie Śląskim odbędzie się konferencja poświęcona bluesowi. To jest bardzo ciekawa rzecz, bo tutaj osoby właśnie z takiego naukowego pola będą się wypowiadały na temat bluesa, a później już same koncerty, czyli koncerty w Piekarach Śląskich, Tarnowskich Górach, a przede wszystkim w Chorzowie. Czyli mamy 28. Sztygarka i tam między innymi Monkey Business i Around the Blues. Dzień później miejsce, od którego wszystko się zaczęło, czyli Miejski Dom Kultury Batory. I ciekawą rzeczą jest to, że przyjadą w tym razem artyści z Europy, z takich krajów, które byśmy nie podejrzewali o bluesa, czyli to są Niemcy, to są Węgry, ale również polscy artyści, między innymi Elżbieta Mielczarek, która zaszczyci nas ponownie swoją obecnością. I gala Blues Top Touch, rozrywki 30 kwietnia. Tam cała plejada polskich artystów, a również zaproszeni goście ze Stanów Zjednoczonych. Tym razem będzie to projekt legendarnej wytwórni płytowej RUF. Dziewczyny z gitarami, czyli Girls with Guitars. I to będą znakomite, młode artystki, które rozpoczynają karierę już taką międzynarodową po raz pierwszy w Polsce. Zakończyła się dobra passa piłkarzy Ruchu Chorzów. W sobotę przed własną publicznością niebiescy przegrali 0-2 z rywalami z Zamiedzy, Polonią Bytom. Cóż, może jak się bardzo chce, to nie wychodzi. Ciężko coś powiedzieć. No, na pewno nie taki scenariusz wszyscy tutaj sobie wyobrażali. No, ale niestety, kubeł zimnej wody, szybka analiza i gramy dalej. Dawaliśmy sobie z tego sprawę, że to będzie ciężki mecz z drużyną, która jest zdyscyplinowana taktycznie i będzie grała jako życie, powiedzmy, bo mieli tych punktów dużo mniej od nas, a teraz mają już tylko 4 mniej, dlatego no jest zaskoczeniem, bo nie zakładaliśmy tutaj porażki. Do 6 kolejki musiałem czekać na zwycięstwo w Ekstraklasie w tej roli. Stało się to w Chorzowie. Cóż, można powiedzieć, że dzisiaj wiadomo, przyjeżdżaliśmy do zespołu rozpędzonego po 3 zwycięstwach. Mieliśmy świadomość siły tego zespołu. Myślę, że udało się zneutralizować to, co w Ruchu stanowi siłę. Gratuluję Robertowi tego zwycięstwa. No to tydzień temu myśmy byli w podobnych nastrojach. Natomiast dzisiaj nie przypominaliśmy tego rozpędzonego zespołu absolutnie. I wydawało się przez dłuższy czas, że ten mecz zakończy się remisem. Zagraliśmy naprawdę kiepski mecz i tu nie ma co umniejszać zasłużonego zwycięstwa Polonii, gdyż Polonia z większą determinacją dążyła do tego sukcesu. Natomiast no cóż, wypada nam tylko przeprosić kibiców, że zobaczyli taki ruch, a nie taki jak przynajmniej sprzed tygodnia. Tymczasem mamy dobre wieści z obozu piłkarek ręcznych. Po meczach z Piotrkowią klub piłki ręcznej Ruch Chorzów będzie walczył o 5. miejsce z KSS Kielce. Niezależnie od wyniku tych meczów, piłkarki ręczne mogą mówić o sukcesie, bo zanotują wyższą lokatę niż przed sezonem. Wtedy były 8. To był infoserwis Chorzowianin TV. Więcej informacji na naszym portalu. Zapraszamy.